No. To gniociki 2019. Zaczynamy. Oczywiście tej koszulki nie założyłem przypadkiem, a wiem, że będą o nią pytania, bo jest kozacka, więc odsyłam do linku w opisie bądź w przypiętym komentarzu, bo niedawno powstał sklep i ceny konkurencyjne przede wszystkim nie tam 6 dych za koszulkę z krzyku, bez przesady, co nie? Szanujmy się, także ja sobie taką kupiłem, jest zajebista i polecam, zapraszam. Teraz przejdźmy już do gniotów. Oczywiście mam tutaj srogą listę. Na początek może kilka filmów, które się nie załapały do najgorszych horrorów roku 2019, ale były blisko. A o reszcie, która się załapała, to nawet mi się nie chce mówić, bo większość z nich to jest... Nawet jeden horror idealnie opisuje to odczucie, to jest zaśni. O tym zaraz. No właśnie, nawet jak myślę już o tym, że one powstały, albo o tym, że je obejrzałem, po prostu przypominam sobie, jak te produkcje oglądałem, no to już mi się odechciewa o nich mówić. Przysypiam i wy też możecie się poczuć sennie na tym odcinku. Senno, sennie, coś znużeni w każdym razie. No to ile mi tutaj wyszło? Z tego co widzę, wyszło mi 6 najgorszych horrorów tego roku, plus 3 do wyróżnienia właśnie. Także zacznijmy może od ocen 3 na 10 i później zjedziemy niżej. Wyjątkowo żadnej jedynki nie ma, ale dwójeczki jak najbardziej. Także pierwszy, a w zasadzie top 6 horror, no to jest Polaroid reżysera również Laleczki, która była udanym rebootem i czarną komedią i horrorem i dobrym gore, a wcześniej zrobił Polaroida. Okej, no fajnie, było i się skończyło. PG-13, niestety nieudane, mimo że da się zrobić dobry horror PG-13. Bardzo schematyczny, wtórny, nudny, badziewny horror. Więcej wam trzeba? Zapraszam do recenzji. Wszystkie linki do recenzji tych filmów, o których tutaj mówię, które widzieliście przed chwilą, te wyróżnione, macie w opisie, w przypiętym komentarzu też wrzucę, bo jak chcecie więcej info, więcej posłuchać szerzej, to tam zapraszam, ja nie będę przeciągał na siłę. No i dalej mamy miejsce 5, jest to Netflixowa Cisza. W zasadzie adaptacja książki, a nie podróbka Cichego Miejsca, tak jakby dużo ludzi mogło uważać. Niemniej jednak horror zły. Nie spodziewałem się, że Netflix, dając pieniądze i niemałe, wcale zrobi tak fatalne CGI. W ogóle ogień czy wypadek wyglądają jak jedna wielka kupa. Te tam nietoperze czy co to było, jeszcze nie tak źle, ale dużo rzeczy razi oko, przede wszystkim też głupota. Bezsensowność tego filmu i tak naprawdę po co on powstał, chyba żeby zarobić jak większość horrorów. No i teraz wkraczamy już w oceny 2 na 10 i to będą 4 miejsca z ocenami 2 na 10, także tutaj czy jest sens jakąś kolejność zachowywać? Powiem wam, że mniej więcej te wszystkie filmy, które tutaj mam wypisane, były mniej więcej tak samo złe po prostu. 2 na 10 to jest bardzo zły, więc chyba... Ułóżmy byle jaką kolejność tak naprawdę, bo nie ma to większego znaczenia, więc ja może sobie zacznę znowu od Netflixa, skoro przed chwilą był Netflix, to mamy Double Netflix i Zła Siła, czyli hiszpański horror pod tytułem La Influencia. Streszczenie jest na kanale, dlaczego streszczenie? No bo nie ma sensu tego oglądać. Też przysypiałem tam ze 3 razy dobre, także mniej więcej wszystkie te horrory, o których teraz powiem, to są już typowe usypiacze. W sumie też jest to jedna wielka wtórność tylko i wyłącznie w tym cudzie stworzona, więc dalej mamy coś, nawet dwa cosie, które leciały na maratonie halloweenowym, z tym, że na dwóch różnych zestawach z tego co pamiętam, ja teraz mówię o Heliosie. No i jeden z nich to jest Zaśni, to jest debiut, można by powiedzieć, że debiuty horrorowe się dobre trafiają i to jest prawda, na przykład The Witch z 2015 Eggersa, który teraz Lighthouse stworzył, który był w zestawieniu najlepszych horrorów tego roku. No ale są też gorsze debiuty. I wspomniałem o tym już w tym odcinku. Jaki tytuł, taki film, tytuł zobowiązuje. Zaśnij, no to zasnąłem. Tak się nazywa nawet odcinek na moim kanale na temat tego filmu.
Wtórność, głupota, niski budżet znowu. I tak naprawdę dużo nie mam do powiedzenia o tym filmie, no bo to po prostu było zaśnij. Dalej mamy 0 MHz, częstotliwość opętania. Ten leciał jako ostatni na maratonie halloweenowym na drugim zestawie, więc to już była 4 rano mniej więcej jak się zaczął. No to wyobraźcie sobie, jak jest 4 rano, jesteście już zmęczeni, chce wam się spać, dostajecie film, w którym się nic nie dzieje, który ma kolejny wtórny motyw opętania, tak samo jak zaśni. Po prostu no nie da się takich filmów oglądać, bo one na siłę próbują cię uśpić. To po pierwsze. Po drugie, jesteś wkurwiony, że już to wszystko widziałeś dziesiątki razy i że po prostu jeszcze w dodatku nic się nie dzieje, więc kumulacja. To jest akurat koreański horror. Mógłby być dobry, gdyby nie powstał na przykład. Zaśnij to był amerykański już, no tutaj nic się nie wyróżniło, ale żeby nie zapomnieć, oczywiście jest pewne wyróżnienie dla tych filmów, które dostały te 2 na 10 w tym roku, czyli dla tych 4 pozycji. Trochę chciałem podtrzymać w niepewności, ale jest, już pokażę jeszcze przed pierwszym miejscem. Legendarna tutaj różowa kupa z koroną właśnie dla produkcji pod tytułem Zła Siła, czyli La Influencia. Dla 0 MHz częstotliwość opętania, dla zaśni, no i number one, cóż by mogło być w tym roku? Chyba horror, który najbardziej mnie wkurwił. Nie tyle, że mnie wynudził, chociaż trochę też, ale wkurwił mnie dobitną wtórnością, chamskimi do bólu jumpscarami, nieudolną kopią obecności i tak banalnym i chamskim, bezczelnym inspirowaniem się Jamesem Wanem, który robi dobre horrory i dobre jumpscary, nawet jeżeli wtórne, to dobre. No to La Llorona właśnie, o której będę tu mówił chwilę, zmiotła po prostu konkurencję. Mimo, że ocena też 2 na 10, bo za poziom realizacyjny jedynki nie mogę postawić. To nie jest film nakręcony ziemniakiem. Ciężko się mówi. Muszę oddech złapać. Nie robię cięcia, nawet nie ma po co. Ale właśnie La Llorona. No nic mnie tak nie wkurwiło w tym roku, nic mnie tak nie zirytowało jak ten podły film. Co jest najgorsze, pomijając już sam fakt, że seria pod tytułem Obecność, która się ciągnąć już zaczyna, bo były dwie części, będzie trzecia w 2020 i pewnie coś jeszcze dalej zrobią. Głośna marka, która przynosi bardzo dużo pieniędzy, więc się nie dziwię. Ale właśnie, pierwsze dwie obecności reżyserował James Wan. Zgadnijcie, kto reżyseruje trzecią część. Wyreżyserował, bo w sumie już ten film został chyba nakręcony, jeżeli jeszcze nie wiecie. No to jest reżyser La Llorony właśnie. Jeżeli widzieliście La Llorone i podzielacie moje zdanie, no to chyba się boicie trochę też tej obecności 3, tak jak ja. Macie tutaj pewne takie trochę nie za fajne odczucia pewnie, takie no, mało powiedziane, mieszane, pejoratywne wręcz. No po prostu jesteście sceptyczni, pomijając osoby, którym się La Llorona podobała. Nie mówię, że to coś złego, że wam się La Llorona podobała. Natomiast doświadczeni, powiedzmy, widzowie Kina Grozy, czy starsi widzowie, chociaż tutaj też są wyjątki, wiedzą, że La Llorona to szmelc, tak? Jeżeli ktoś oglądał niewiele horrorów, to mogło mu się podobać, bo nie zna tych wszystkich rzeczy jeszcze i tak dalej, czy mogło kogoś to kupić. Wierzcie mi bądź nie, ale filmowo, gatunkowo, to jest słabiutki horror. Mógł się komuś podobać, bo wpadł mu w gust i tak dalej. I dlatego ktoś go ocenia jako dobry, okej, szanuję, nie mam z tym problemu. Jednak, no tak jak mówię, no tak technicznie na to spojrzeć, analizując ten gatunek, to jest szmelc, to tyle chyba, co mam o tym do powiedzenia, więc ta obecność 3 stoi pod ogromnym znakiem zapytania, chyba że tam będzie duży nacisk ze strony wytwórni, powiedzmy, czy ktoś będzie stał za tym reżyserem właśnie i trzymał go za rączkę, prowadził, może wtedy coś ogarnie, bo inaczej widzę to tak, że będzie to zbudowane w ten sposób jak La Llorona i to nie będzie nic fajnego, wręcz przeciwnie, to będzie spaprane. Także La Llorona, wyróżnienie podwójne wręcz. Różowiutka kupa właśnie dla tych miejsc. Wydajcie znać, jakie wy horrory uważacie za najgorsze w tym roku, jakie wam się najmniej podobały, na których zasypialiście i tak dalej, i tak dalej. Piszcie w komentarzach. Proszę, tak jak w przypadku poprzedniego zestawienia najlepszych z tego roku horrorów, o niewyzywanie mnie w komentarzach, że na przykład mówię negatywnie o horrorze, który wam się podobał. Tak jak mówię, ja szanuję wasze zdanie i proszę o dyskusję taką sympatyczną, merytoryczną w komentarzach. Mi się coś podoba, wam się coś nie podoba i na odwrót. I to jest zupełnie normalne. I tyle. I po prostu piszcie swoje listy, tak?
Nie podniecajcie się tym, że mi się coś nie podobało, a wam się podobało, bo to nie ma sensu. I na odwrót, ja też nie będę się podniecał tym, że wam się coś na przykład nie podobało, a ja to lubię. Okej, spoko, no. Jeżeli macie jakieś argumenty, okej, też fajnie, przedstawcie je, bo to jest najważniejsze, tak? Ja tutaj dużo argumentów już nie używałem ze względu głównie na to, że są recenzje bądź streszczenia dosyć obszerne nawet czasami na temat tych produkcji, więc ja nie chcę się po prostu powtarzać i przedłużać. Także tutaj takie podstawy powiedziałem. Także w sumie, jeżeli chodzi o najgorsze horrory w tym roku, no to ode mnie to jest tyle. Dzielcie się wrażeniami, spostrzeżeniami, jak się zapatrujecie na moją listę i dajcie w komentarzach swoją. Ile tam pozycji wymienicie, to już od was zależy, ile chcecie tak naprawdę. No i cóż, po tym odcinku jeszcze możecie się spodziewać najlepszych filmów tego roku. Tak ogólnie, nie horrorów, bo to już było. Ale filmów właśnie. Najgorszych za to nie będzie, bo za mało widziałem ogólnie takich filmów z wszystkich gatunków. Te gorsze, które słyszałem, dobiegały mnie słuchy, że są słabe, po prostu omijałem już. Także nie mam z czego zrobić najgorszych filmów. Ale najlepsze mam z czego, bo takich widziałem sporo. Także zachęcam do obejrzenia również, jak się pojawi, zapraszam na mojego Instagrama przy okazji. Macie tutaj na dole galerię horroru, oczywiście standardowo, bo te followki tam słabo coś idą, a niedawno dopiero założyłem. W momencie jak to publikuję, to niedawno, później już może być i dawno, nie? Takie magia taka czasowa na YouTubie się dzieje. No i zapraszam do tego sklepu też. Taka koszulka jest i wiele innych wzorów i z logo, z kanału i tak dalej, ale wiele takich też bardzo, powiedzmy, losowych, które mogą się wam spodobać, niezwiązanych z kanałem, tak? Czy w klimacie grozy i nie tylko. Co tam jeszcze? Się gada o subskryberach? Nie, dobra. Nie, bez jaj, idę stąd, pa.